Cześć wszystkim. Gościem naszego dzisiejszego wywiadu jest przedstawicielka firmy KP Labs, Alicja Musiał, która spełnia się w przemyśle kosmicznym jako inżynier systemów satelitarnych, a w firmie KP Labs pracuje nad oprogramowaniami do satelitów. Firma ta jako firma New Space specjalizuje się w projektowaniu technologii i programów używanych w satelitach. Obejmuje to m.in. tworzenie urządzeń do obrazowania hiperspektralnego czy też komputerów pokładowych. Cześć Alicja, jest nam niezmiernie miło, że mamy możliwość z Tobą dzisiaj porozmawiać. Cześć, cześć. Mi bardzo miło i bardzo dziękuję za zaproszenie na tę dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że ona będzie w jakiś sposób inspirująca, że będę w stanie pokazać, że da się w Polsce robić kosmos i że ten kosmos właśnie w KP Labs w Gliwicach robimy. Dzięki za krótki wstęp jeszcze. I w tym miejscu chciałabym też poinformować, że dzisiejszy wywiad jest przeprowadzany przy współpracy z polskim portalem astronomicznym Astronet, którego przedstawicielką w dniu dzisiejszym jest Zofia Lamęska. Cześć, dziękuję za zaproszenie w imieniu całej redakcji Astronetu. Dobra, więc po krótkim wstępie i przywitaniu Was wszystkich, przejdźmy już do takiej właściwej części naszej dzisiejszej rozmowy. I myślę, że tak na sam początek, Alicja, myślę, że możesz nam się przedstawić, opowiedzieć coś więcej o sobie i o tym, na czym polega Twoja rola w firmie. Jasne, to tak w skrócie, właśnie zajmuję się inżynierią systemową w KP Labs, czyli tym, żeby nasze satelity, czy nasze komputery pokładowe, czy jednostki przetwarzania danych były po prostu całością, tak? No bo jak wyobrażamy sobie taki projekt satelitarny, on się składa zapewne z jakiejś mechaniki, jakiejś elektroniki, jakiegoś oprogramowania, no i potrzebna jest osoba, która jest w stanie to wszystko złożyć do kupy, tak żeby poprawnie zadziałało na orbicie. No i do tego właśnie w tej branży jest taka osobna rola. Jeżeli chodzi o taką moją historię w branży kosmicznej, to ona się zaczęła już no dobre 5 lat temu, kiedy dołączyłam do zespołu krakowskiego satelity Kraksat. To był satelita, którego budowaliśmy wspólnie jako studenci i studentki EGH-u i UJ-u. Poleciał w kosmos w 2019, pewnie historia jest Wam częściowo znana, tak? Kraksat nie był jakimś, powiedzmy, wybitnym sukcesem, natomiast nie był również porażką, bo wszyscy mega dużo się na nim nauczyliśmy. I dzięki temu też, między innymi ja, ale też moi koledzy i koleżanki z zespołu, mogliśmy zahaczyć się w tym sektorze kosmicznym i w Polsce, i za granicą, i zacząć działać i robić fajne rzeczy. I po Kraksacie udało się też dołączyć do zespołu operatorskiego satelity z Politechniki Warszawskiej PWSAT-2, gdzie operowałam nim tak naprawdę do końca misji, no i dołączyć również do zespołu firmy KP Labs, gdzie pracuję już ponad 3 lata. No jest to bardzo, bardzo fajna współpraca. Zaczęłam jako programistka oprogramowania do komputerów satelitarnych, no a teraz właśnie zajmuję się tym system inżynieringiem. Bardzo, bardzo fajna, taka powiedzmy interdyscyplinarna rola. Okej, super, więc wiemy już nieco o Tobie, o tym, jak zaczęła się Twoja przygoda z sektorem kosmicznym, więc myślę, że przyszedł teraz czas na samą firmę KP Labs. Czy mogłabyś przybliżyć nam, czym ta firma się zajmuje oraz tak naprawdę jak ona powstała? Jasne. Ogólnie KP Labs istnieje od około 2016 roku. Wtedy zaczęła się jako taka malutka firma, skupiająca między innymi osoby z Politechniki Śląskiej, naukowców lokalnych, tak, też osoby zaangażowane w projekt PWSAT-2 od strony oprogramowania. Teraz rozrośliśmy się do tak naprawdę prawie 80 specjalistek i specjalistów z różnych dziedzin. No i to, czym się zajmujemy, to jakby, co jest naszą taką wizją, to jest dostarczanie systemów autonomicznych do różnych aplikacji kosmicznych. To znaczy chcemy robić właśnie jednostki do przetwarzania danych na orbicie, algorytmy do przetwarzania danych na orbicie, w tym też algorytmy związane ze sztuczną inteligencją, oprogramowanie do satelitów, które umożliwia właśnie autonomię, czy właśnie w misjach takich orbitalnych, czy w misjach deep space, tak naprawdę w każdym możliwym rodzaju misji. Tak naprawdę interesuje nas też autonomia pod kątem przetwarzania danych telemetrycznych. Na przykład jak mamy satelitę na orbicie, żeby on mógł sam analizować swoją telemetrię, swoje dane z różnych czujników, sensorów, wiedzieć, czy tam się nie wydarzają jakieś anomalie, móc po prostu na nie reagować bez potrzeby ingerencji operatora czy operatorki z Ziemi, co wiadomo, że zajmuje czas, tak? A czas na orbicie jest bardzo cenny, jeżeli chodzi o, nie wiem, na przykład taką przepustowość łącza, czy liczbę sesji komunikacyjnych, to jest zawsze jakoś ograniczone. Więc to, do czego my zmierzamy, to do tego, żeby dostarczać takie
właśnie zintegrowane narzędzia i hardware'owe, i software'owe do tego, żeby móc to przetwarzanie na orbicie realizować. Można to trochę tak porównać do NVIDII w świecie sztucznej inteligencji, że tyle się mówi, że na zewnątrz jest taki Facebook, jest Microsoft, jest Google, oni są tacy super widoczni, wydają się, że dominują w tym świecie AI-a, ale to tak naprawdę NVIDIA dostarcza im te narzędzia, żeby móc z tego AI-a korzystać i żeby oni mogli tę dominację osiągnąć. No i my chcemy być kimś takim, ale właśnie w tym sektorze kosmicznym. Super, też poznaliśmy taką historię trochę Capelapsu. To w takim razie chcieliśmy poruszyć kwestię waszego pierwszego projektu. Czego on dotyczył i jakie trudności spotykaliście podczas projektowania i zajmowania się nim? Znaczy, jeżeli chodzi o trudności, to w kontekście takich projektów kosmicznych, to projekt kosmiczny to jest trudność sama w sobie, tak? Jeżeli wysyłamy w kosmos satelitę, no to tak naprawdę tracimy możliwość czy debugowania, czy jakiegoś kontaktu z tym satelitą, tak jakby, nie wiem, bezpośredniego, tak, jak go wślemy na orbitę, no to tak naprawdę on już zostaje sam w tym kosmosie. W związku z czym trudność tej misji jest dość wysoka. Na orbicie są bardzo niesprzyjające warunki, jest bardzo, są ciężkie warunki termiczne, tak, bo te temperatury się bardzo zmieniają, są też ciężkie warunki pod kątem promieniowania, które negatywnie wpływa na elektronikę, może powodować jakieś mikrozwarcia, może powodować laczapy, przez które satelita może się po prostu rozładować na orbicie. Różne bardzo negatywne konsekwencje bycia na orbicie są, dlatego tak naprawdę każdy projekt kosmiczny obarczony jest bardzo wieloma trudnościami i tutaj jest wymagana ekspertyza z bardzo różnych dziedzin, żeby po prostu móc się przed tym wszystkim zabezpieczyć, tak? Jakby my się na tym skupiamy. Ale wracając trochę do sedna projektu, tak? Do sedna pytania o ten pierwszy projekt, to tutaj już, tak jak wspomniałam, można by powiedzieć, że wzdłuż tej osi PWSATA 2, który oczywiście był w całości projektem studentów i studentek z Politechniki Warszawskiej, tak? Ale te osoby, które zapoczątkowały Capelabs, zajmowały się właśnie robieniem oprogramowania do głównego komputera pokładowego tego satelity. I trochę w ten sposób jakby tutaj w Gliwicach się narodziła taka pierwsza grupa osób, które były tym kosmosem faktycznie zafascynowane i miały okazję zrobić taki projekt, który był no taki typowo programistyczny, ale właśnie który został wysłany finalnie jako ten kod w kosmos. No i wokół tych ludzi zawiązała się właśnie firma. Ale tak naprawdę no my się na tym projekcie, ten core tej firmy się uczył robić space, ale takim prawdziwym przełomem w Capelabs, prawdziwym przełomem w naszej firmie było dostanie projektu Intuition One, tak? Ten nasz Intuition 1 to jest taki główny, nasz główny projekt, nasz główny satelita, który w tym roku właśnie jesienią poleci na orbitę i no jesteśmy wszyscy po prostu mega podekscytowani, że po tylu latach po prostu pracy nad tym projektem tak bardzo intensywnej, tak wielu ludzi, w końcu będziemy mogli osiągnąć ten taki najważniejszy krok w tak naprawdę w dziejach naszej firmy, tak? Więc jeżeli chodzi też tutaj o te wszystkie projekty kosmiczne, no to warto podkreślić, że one są przede wszystkim długoterminowe, tak? Czyli jeżeli my to Intuition zaczęliśmy te kilka lat temu, no to tak naprawdę w tym roku dopiero poleci ten satelita na orbitę. Dopiero w przyszłym roku pewnie będziemy mieć takie mega intensywne operowanie nim, więc te wszystkie projekty są no naprawdę długoterminowe. Chociaż i tak no krócej terminowe niż projekty w dużych agencjach kosmicznych, które potrafią nawet się przedłużać o kilka czy kilkanaście lat. Więc tutaj mamy taką drobną przewagę, że u nas aż o tyle się to nie przedłuża. Natomiast no, są to projekty długoterminowe, więc można by powiedzieć, że takim pierwszym, najważniejszym projektem no to właśnie był ten Intuition One. Dobra, to właśnie tak nawiązując do tego projektu. Znaleźliśmy informację, że korzystacie tam z algorytmu sztucznej inteligencji. Czy mogłabyś powiedzieć coś więcej o tym, na jakiej zasadzie to działa? I jak osobiście widzisz przyszłość AI w przemyśle kosmicznym? To tak, jeżeli chodzi o Intuition, to może najpierw powiem jeszcze trzy słowa, o czym jest ta misja, tak? Ogólnie, jeżeli chodzi o Intuition, to głównym celem tej misji jest weryfikacja naszej technologii. I to i takiej technologii pod kątem samych komputerów, jednostek przetwarzania danych do satelitów, bo w Intuition leci nasz Leopard. Mamy taką właśnie fajną serię produktów, która się nazywa od zwierzątek. Więc mamy antylopę, leoparda, lajona, czyli lwa, tak?
I tutaj właśnie nasz Leopard, nasza bardzo potężna jednostka przetwarzania danych leci. I właśnie dzięki Leopardowi będziemy mogli odpalać te algorytmy sztucznej inteligencji, głębokiego uczenia maszynowego na orbicie. I to jest właśnie ten drugi cel, taki proof of concept, tak? Taki test technologii, tych algorytmów przetwarzania danych na podstawie mapowania Ziemi. To znaczy jesteśmy w stanie z Intuition, dzięki instrumentowi hiperspektralnemu, który się znajduje w tym satelicie, który ma tam prawie 200 kanałów, jakby spektrów, tak? Jest w stanie zobaczyć ten instrument. Jesteśmy w stanie mapować Ziemię, pola, takie rolne pola, pod kątem na przykład pH, potasu, magnezu, tak, jakichś innych pierwiastków, bo po prostu hiperspektralnie jesteśmy w stanie zobaczyć wiele innych wskaźników, parametrów, których normalnie w takim spektrum widzialnym gołym okiem, tak, na zwykłym zdjęciu byśmy nie zobaczyli. Jesteśmy w stanie to zrobić dzięki instrumentom hiperspektralnym. No i co ciekawsze, jesteśmy w stanie dzięki tym algorytmom przetwarzania na orbicie już wybrać sobie najistotniejsze dane. No i jakby właśnie jaką to ma zaletę? Taką, że to nie jest tak, że satelita będzie sobie obrazować, tworzyć sobie te kostki hiperspektralne. Kostki hiperspektralne, no to jest jakby taki odpowiednik zdjęcia, tylko właśnie no, w wielu tych kanałach, przez to one są ogromne, one ważą gigabajty. Jakbyśmy mieli te kostki za każdym razem pobierać, każdego tego pola, to by po prostu zajmowało bardzo dużo czasu, bardzo dużo tego czasu transmisji. A dzięki temu, że będziemy tam mieli te algorytmy, będziemy mogli przetestować, czy jesteśmy w stanie, zakładamy, że tak, bo te algorytmy mamy dobrze przetestowane, wykrywać na przykład, że okej, to my chcemy na tych polach wykrywać powiedzmy, powiedzmy nawet to pH, tak? I ściągać sobie tylko dane, te, które nas interesują. To znaczy, okej, to powiedz mi, na których polach to pH było za wysokie. No i wtedy dostaje się już na przykład informacje same współrzędne, które jesteśmy w stanie ściągnąć bardzo szybko, tak? Bo to są po prostu małe rozmiarowo dane. No i dzięki temu zaoszczędzamy bardzo dużo czasu, no i jesteśmy w stanie wyekstrahować te najważniejsze informacje już na pokładzie satelity i zoptymalizować taką pracę. Oczywiście tutaj jest taki proof of concept, ale powiedzmy, że zoptymalizować pracę w przyszłości takiego rolnika, który będzie w stanie dostać po prostu taki bardzo skondensowaną, ważną informację, żeby na przykład, zoptymalizować nawożenie swoich pól pod jakimś kątem. Więc to jest fajne, przyszłościowe. No i tak jak słusznie zauważyłyście, AI ma przyszłość, nie tylko oczywiście w sektorze kosmicznym, ale również w sektorze kosmicznym. Tutaj jest naprawdę dużo możliwości, gdzie tego AI można wykorzystać, no bo raz, można właśnie wykrywać takie rzeczy typu parametry Ziemi, dwa, można wykrywać i na przykład klasyfikować obiekty, czyli możemy na przykład robić zdjęcia jakichś takich terenów i na przykład mówić, że okej, tutaj jest las, tutaj nie ma lasu, tutaj są na przykład, tereny, które płoną, jesteśmy w stanie wykrywać, jeżeli gdzieś są pożary, jesteśmy w stanie wykrywać powodzie, jesteśmy w stanie wykrywać metan dzięki właśnie obserwacjom hiperspektralnym, no i dzięki właśnie temu preprocessingowi, dzięki temu przetwarzaniu danych już na pokładzie jesteśmy w stanie bardzo szybko dostawać te informacje, których po prostu potrzebujemy, tak? A nie jakieś ogromne mapy, które musielibyśmy przetwarzać po prostu na Ziemi. W kontekście na przykład postępujących zmian klimatycznych to jest ważne, tak? Jesteśmy w stanie po prostu szybciej zdobyć więcej informacji z orbity i do tego zmierzamy. Możemy też właśnie, tak jak mówiłam o analizie telemetrii pod kątem wykrywania anomalii, no to jesteśmy w stanie tutaj też zaprząc jakieś takie sieci neuronowe, które są przystosowane do tego, żeby w jakichś tam danych z jakichś czujników wykrywać, że okej, tutaj jest coś niepokojącego, co może nie byłoby takie proste do wykrycia jakimś klasycznym algorytmem, tylko właśnie dopiero sztuczna inteligencja jest w stanie tutaj nam pomóc. No i na przykład poinformować operatora, że no coś z tym satelitą jest nie tak i to wymaga reakcji szybkiej, a nie tak, że pobieramy sobie jakieś dane z jakiegoś tam okresu czasu i widzimy, chyba w zeszłym, może nie w zeszłym tygodniu, ale no chyba wczoraj coś tutaj było z tym satelitą nie tak. No trochę za późno. Chcielibyśmy, żeby ten satelita na przykład, jeżeli coś jest z nim nie tak, sam wszedł w jakieś takie tryby bezpieczne. Tak, żeby po prostu jakby ta misja się nie skończyła przedwcześnie, żeby nie było jakichś problemów. Tutaj sobie wyobrażam, że gdyby Kraksat był wyposażony w jakieś takie mechanizmy, to być może nie stracilibyśmy tej misji, tak? Bo byłby w stanie sam wykryć, że coś jest nie tak, może przejść w jakiś właśnie tryb bezpieczny, może się wyłączyć na jakiś czas. No, jest tutaj naprawdę duże pole do popisu. Więc jeszcze tak zawijając i wracając do Intuition, to jesteśmy teraz na fajnym etapie, bo jesteśmy na etapie takiej, znaczy prawdopodobnie kiedy oglądacie tę rozmowę, już jest po naszej integracji, natomiast teraz pod koniec lipca akurat trwa
w Szkocji w firmie Clyde integracja naszego satelity, gdzie wszystko jest po prostu łączone ze sobą, tak? Nasz ładunek użyteczny, czyli ten nasz Leopard, instrument hiperspektralny, jakieś takie, nie wiem, no anteny, system do komunikacji, system do zasilania, wszystkie komponenty, które są w satelicie, są teraz właśnie w tej Szkocji łączone razem, więc właśnie to jest naprawdę, naprawdę fajny moment. Jeżeli chodzi o sam projekt, to był projekt, który był wyzwaniem, to jest duży satelita, stosunkowo jak na CubeSata, tak? Bo to jest 6U, więc to jest 6 takich kosteczek 10 na 10 na 10, to już waży kilkanaście kilo, to już nie jest taki mały satelita. Intuition ma rozkładane panele, ma instrument hiperspektralny. To jest zaawansowana konstrukcja, która wymagała współpracy wielu specjalistów z różnych dziedzin, wymagała dość zaawansowanego właśnie systemu inżynieringu, złączenia tego tak, żeby wszystko zadziałało ze sobą, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że jak już poleci w kosmos, jak już zaczniemy nim operować, robić te zdjęcia, przetwarzać te dane, no to będzie to niesamowicie satysfakcjonujące i cała ta praca, którą wykonaliśmy przez te wszystkie lata, no po prostu nam się jakoś tak, jako przynajmniej satysfakcja zwróci. No, rzeczywiście misja Intuition była niemałym wyzwaniem zapewne. Jakbyś mogła odpowiedzieć, jakie były takie wasze może mniejsze problemy i mniejsze sukcesy, z którymi musieliście sobie poradzić w trakcie kreowania satelity? Znaczy, jeżeli chodzi o takie większe sukcesy, to tutaj powiedziałabym, że cała ta elektronika, która leci w kosmos i w Intuition, i jeszcze w tym roku mamy drugą misję kosmiczną, czyli Antelope, nasz drugi komputer z jednostką przetwarzania danych, który również będzie lecieć na tym samym locie, to w obu przypadkach tak naprawdę takim ogromnym sukcesem jest miniaturyzacja tej elektroniki, bo wiecie, że te satelity są, znaczy no tak, przed chwilą powiedziałam, że Intuition jest duży, bo on jest stosunkowo duży jak na CubeSata, tak? Ale jakby te płytki, które tam robimy, ta elektronika, ona ma na przykład 10 na 10 tak, wymiary centymetrów i tam na bardzo małej powierzchni jest uwzględniona tak naprawdę bardzo potężna funkcjonalność, bo my jesteśmy w stanie na tych procesorach, które umieszczamy na tej elektronice, właśnie uruchamiać te algorytmy sztucznej inteligencji z akceleratorami FPGA. Tam się dzieje naprawdę dużo, w sensie to jest taki, powiedziałabym, polski cud elektroniki, miniaturyzacji, bo na przykład jednostka przetwarzania danych, która jest na Antelopie, ona jest taka malutka i to jest niesamowite, że udało się na tak niewielkiej przestrzeni zmieścić tak potężne po prostu możliwości, tak? Więc dla mnie to jest niesamowity sukces, to jak nasz zespół termiczny był w stanie wszystko zaprojektować, żeby po prostu działało poprawnie w kosmosie. A tak jak mówię, to po pierwsze nie jest oczywiste, bo te warunki na orbicie są niesprzyjające pod kątem temperatur, a po drugie, może nawet najważniejsze, jak już projektujemy taką malutką, zminiaturyzowaną elektronikę, która ma takie wielkie moce i jesteśmy w stanie tam uruchamiać bardzo potężne algorytmy, to wtedy wydziela się dużo ciepła, tak? Tak jak mamy na przykład potężny komputer i gramy na nim w grę, no to on się nagrzewa, wiatraczki się kręcą. Tylko że na orbicie w satelicie nie może być wiatraczku, bo tam nie ma powietrza, więc te wiatraczki miałyby nieszczególny sens. Dlatego musimy sobie radzić na inne sposoby, żeby to ciepło dysypować, więc tutaj są ogromne wyzwania z tym związane i jestem zawsze pod mega wrażeniem, jak nasz zespół sobie po prostu termiczny z tym radzi, bo to jest ekstra. Tak samo w ogóle produkcja tej mechaniki, która musi się mieścić do tego satelity, no bo jak mamy takie CubeSaty i chcemy sprzedawać na przykład te jednostki przetwarzania danych do takiego CubeSata, który ma na przykład, nie wiem, 20 na 10 na 10 centymetrów, no to musimy wszystko po prostu zaoferować na tyle małe, żeby to się tam zmieściło. Więc to jest wyzwanie, żeby to wszystko zaprojektować, tak żeby finalnie było, właśnie miało te możliwości, które ma teraz, to jest super, a dwa właśnie było w jakiś sposób takie, no nie dość, że spełniające potrzeby tych ewentualnych klientów, tak, ale też na przykład ładne, bo to się tak o tym mówi, prawda, ale fajnie jak ten komputer pokładowy finalny, czy jednostka przetwarzania danych jest estetyczna, wygląda ładnie, pasuje do tego satelity tak jak trzeba i to super, że my jesteśmy w stanie to tutaj zrealizować, tak. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie sukcesy, to tutaj każdy z tych kroków był sukcesem, bo zrobiliśmy po prostu przez te lata kawał dobrej roboty. A jeżeli chodzi o wyzwania i problemy, zawsze jakieś są, drobniejsze lub mniej drobne, coś gdzieś nie pasuje,
Ale zazwyczaj takie rzeczy wychodzą na dość wczesnych etapach, jesteśmy w stanie, na prototypach, tak? Dlatego się robi prototypy, dlatego się testuje, dlatego się robi symulacje i to jest super też, że my mamy to w firmie dobrze rozwinięte. Na przykład jesteśmy w stanie testować większość rzeczy, jeszcze na przykład nie posiadając całego sprzętu u siebie, bo jeżeli satelity składamy sobie z różnych kawałków, no to musimy się liczyć z tym, że no dobrze, no to tutaj kupimy jakiś powiedzmy system zasilania i on będzie dostępny za pół roku. System komunikacji będzie dostępny za 10 miesięcy, więc jakoś sobie musimy radzić w tym czasie, kiedy tego nie mamy. No i my jesteśmy w stanie po prostu to robić. Mamy fajne oprogramowanie, symulatory, które są w stanie po prostu symulować te rzeczy, których jeszcze nie mamy. I to działa super i naprawdę jestem pod wrażeniem, jak mamy to u nas fajnie ogarnięte. Mamy nadzieję, że właśnie wasza misja Intuition już pod koniec tego roku będzie sukcesem i zostaniecie wtedy trzecią polską firmą komercyjną z własnym satelitą w kosmosie. Kolejne plany po misji Intuition, które chcielibyście realizować? Jakieś kolejne projekty, czy może rozwój technologii? To tak, właśnie będziemy w sumie trzecią firmą komercyjną, bo do tej pory swoje komercyjne satelity w Polsce wysłało SAT Revolution i ostatnio Scanway swojego Starvibe'a. A jeżeli chodzi o nasze przyszłe perspektywy, no to przede wszystkim cieszymy się, że tutaj trafiamy na to podium, że wyślemy w końcu Intuition, że wyślemy w końcu naszą antylopę. W zeszłym roku otworzyliśmy w ogóle w Gliwicach takie ogromne centrum badawczo-rozwojowe. Mamy teraz super swoje laboratoria, mamy swoje urządzenia do testowania satelitów, swoją komorę klimatyczną, TIVAK-a, mamy clean roomy, tak? Możemy teraz o wiele więcej rzeczy robić sami i to jest super pod kątem właśnie tego rozwoju, tak? Bo dzięki temu zyskujemy te możliwości, których do tej pory nie mieliśmy i wydaje się, że niewiele firm w Polsce je ma. Dlatego super, że udało nam się to osiągnąć. Teraz dzięki temu możemy i kontynuować pracę nad naszymi produktami, czyli nad tymi jednostkami do przetwarzania danych na orbicie, bo to jest przede wszystkim nasz cel, tak? Czyli dostarczać takie kompleksowe rozwiązania do tego, żeby przetwarzać dane na orbicie za pomocą czy tutaj uczenia maszynowego, sieci neuronowych, czy za pomocą jakichś klasycznych algorytmów. Kontynuujemy sobie nasze projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mamy ich chyba z kilkanaście, więc całkiem sporo się ich dzieje i tutaj od takich typowo software'owych, czyli właśnie na dostarczenie konkretnych algorytmów do przetwarzania danych, no bo ESA widzi, tak, że to jest przyszłość, że ten AI jest no jakimś tam klockiem, bez którego przyszłości w kosmosie tak nie będzie takiej zaawansowanej, jak i hardware'owych, gdzie po prostu dostarczamy sprzęt do projektów kosmicznych. Mamy też w ogóle jeden projekt dla NASA, to jest projekt GLOWS. Tutaj współpracujemy z Centrum Badań Kosmicznych, które jest w Warszawie. Robimy oprogramowanie pokładowe dla fotometru, dla sondy IMAP, która będzie orbitowała wokół Słońca i bada heliosferę, więc to jest w ogóle super też projekt. Poza tym się staramy angażować w jakieś nowe rynki, w sensie nie tylko to Earth Observation i przetwarzanie danych czy obrazowych, czy hiperspektralnych, ale też na przykład usuwanie śmieci kosmicznych, no bo tutaj też można wykorzystać przetwarzanie tych danych live, tak? Jeżeli jesteśmy w stanie przetwarzać dane obrazowe, no to nie musi być koniecznie obraz Ziemi czy Słońca, tak? Tylko może to być na przykład obraz innego statku kosmicznego, jakiegoś śmiecia kosmicznego, którego chcemy z tej orbity zgarnąć. Celujemy też w przyszłości w misje typu Deep Space, może jakieś asteroidy, może badanie właśnie jakiegoś składu chemicznego powierzchni takich asteroidów. Nie no, to brzmi futurystycznie, ale to wcale nie jest jakby nierealizowalne, tak? Dzięki temu, że jesteśmy jako Polska krajem członkowskim Europejskiej Agencji Kosmicznej, jesteśmy w stanie brać udział po prostu w naprawdę zaawansowanych i niesamowitych projektach, więc my po prostu z tego korzystamy, tak? Robimy jakieś małe kroczki też w kierunku misji lunarnych. Tutaj widzimy duży potencjał dla przetwarzania danych, no bo jak sobie wyobrazimy jakieś łaziki czy lądowniki, które też w sumie przetwarzają dane, tak? No bo żeby lądownik wiedział, gdzie ma wylądować, to on musi analizować cały czas to pole do lądowania, tak? Na jakiej tam on jest wysokości i tak dalej, czy to jest bezpieczne miejsce, czy nie. Jeżeli jakiś rover, ten łazik porusza się po powierzchni Księżyca, no to też wykrywanie kamieni, czy tu ma skręcić, czy ma nie skręcić, tak? Analizowanie tego wszystkiego, co widzi wokół siebie. Potencjał tutaj jest niesamowity i w takie projekty pewnie w przyszłości będziemy celować. Mamy nadzieję, że jeszcze wielokrotnie o was usłyszymy. Pewnie nasi słuchacze po tej rozmowie też się zainspirują może
i gdzieś tam kiedyś będę u Was pracować. Zapraszamy. Teraz to właściwie tyle z pytań, które miałyśmy do Ciebie przygotowane. Dziękujemy bardzo w ogóle za rozmowę. Bardzo się cieszymy, że mogłaś dzisiaj u nas być. I mamy nadzieję, że nasi słuchacze wyniosli jak najwięcej z tej rozmowy. Bardzo, bardzo też dziękuję. Fajnie było z Wami porozmawiać. Jeżeli ktoś z Was właśnie jest zainteresowany robieniem projektów kosmicznych, naprawdę szczerze zapraszamy, tak? Myślę, że to jest fajny czas teraz w Polsce, żeby angażować się w tego typu sektorze. Mamy duży potencjał, mamy finansowanie, tak? Jesteśmy w stanie po prostu brać udział w projektach czy Europejskiej Agencji Kosmicznych, czy innych agencji kosmicznych, czy projektach NCBR, które też pozwalają nam po prostu realizować fajne orbitalne, czy może też w przyszłości dalsze projekty związane z satelitami, z przetwarzaniem danych, ze sztuczną inteligencją w kosmosie. Naprawdę, tutaj chciałabym jeszcze tak powiedzieć, że fajnym jesteśmy po prostu zespołem, tak? W sensie miło mi, że pytałyście o te jakieś wyzwania czy osiągnięcia, bo tutaj naprawdę jest się czym chwalić. W sensie robimy fajne rzeczy. Myślę, że to są rzeczy, które mają dużą przyszłość, bez których tak naprawdę kiedyś będzie nam sobie ciężko wyobrazić świat, bo już teraz satelity mają no, ogromny wpływ na nasze życie, tak? Jak korzystamy sobie z GPS-a, jadąc gdziekolwiek, jak przeglądamy prognozę pogody, żeby wiedzieć, czy wziąć parasol, czy nie, no to są takie bardzo życiowe zastosowania. A jak sobie wyobrazimy, że dzięki na przykład temu przetwarzaniu danych jesteśmy w stanie o wiele szybciej dostawać informacje chociażby o pożarach, o tym składzie gleby, tak? O jakichś wyciekach metanu i tak dalej, to wydaje się, że to niesie ze sobą niesamowicie dużo perspektyw. Fajny sektor, fajny rynek, robienie satelitów i patrzenie, jak coś, co same zbudowałyście, faktycznie jest na przykład wyrzucane na orbitę, to jest super satysfakcjonujące, więc tutaj chciałam jakby polecić to jako no po prostu ciekawy pomysł na robienie takich rzeczy, które nie są takie oczywiste, tak, bo mogłoby się wydawać, że w każdej firmie takiej związanej z jakąś inną branżą mamy na przykład właśnie ludzi zajmujących się elektroniką, czy mechaniką i tak dalej, czy termiką, tak, czy oprogramowaniem, ale to jest o tyle fajnie, że są to takie wyzwania, tak, które są trochę niepowtarzalne i myślę, że to jest jakby, można się bardzo dużo tutaj nauczyć różnych rzeczy, no i to jest po prostu niesamowicie ciekawe i inspirujące, więc z takim przemyśleniem na koniec chciałam Was zostawić. To jeszcze raz dziękujemy bardzo i trzymamy kciuki za misję Intuition. Dzięki, dzięki. I za antylopę też.